Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego kuchcenia pokażę Wam, jak przygotować bezglutenowy pasztet bez użycia jajek. Zapraszam do oglądania. W tym celu będziemy potrzebowali 500 g surowego batata, 2 cebule, 1 kg zmielonego fileta z piersi indyka, pieprz cytrynowy, sól, 40 g siemienia lnianego, liście laurowe, 3 łyżki oleju rzepakowego, foremka o wymiarach 22 na 11 cm. Naszego batata obieramy, kroimy na małe kawałki i gotujemy przez około 40 minut. Następnie ugotowany batat ugniatamy. Cebulę kroimy i podsmażamy na oleju rzepakowym do czasu ich zeszklenia. Do zmielonego fileta dodajemy według uznania pieprz cytrynowy, sól i całość mieszamy. Następnie dodajemy zeszkloną cebulę i ponownie całość mieszamy. Po wymieszaniu dodajemy batata, siemię lniane, olej rzepakowy, i całość mieszamy. Po wymieszaniu masę przekładamy do robota i miksujemy do uzyskania gładkiej masy. Gotową masę przekładamy do foremki. Na wierzchu okładamy liście laurowe. Tak gotową foremkę z masą wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni z termoobiegiem na czas od 40 do 50 minut. Tak prezentuje się pasztet po wyciągnięciu z piekarnika. Teraz pokroję pasztet, aby pokazać Wam, jak on wygląda w środku. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Już za tydzień pokażę Wam, jak przygotować bezglutenową, wegańską sałatkę jarzynową. Serdecznie zapraszam.